Ja wielokrotnie widziałem łzy, widziałem rozpacz ludzi, którzy muszą opuścić ojczyznę. To nie tylko względy ekonomiczne powodują, że ludzie wyjeżdżają z Polski. Również takie sprawy jak godność, jak świadomość wielu Polaków, że po prostu nie mogą żyć w państwie, w którym obowiązuje schizofreniczne prawo, prawo wymierzone w obywatela i prawo preferujące interesy partyjne, urzędnicze. Po powstaniu listopadowym wyjechało z Polski około 50 tysięcy ludzi. Nazwaliśmy to w historii wielką emigracją. 50 tysięcy ludzi. Jak nazwać fakt wyjazdu 3 milionów obywateli do tej pory za granicę i 3 następne miliony siedzą na walizkach? 1/5 populacji została w ciągu ostatnich lat z Polski, jest wypędzana. Czy nie można tego nazwać eksterminacją polskości?